głos silnej Polski to koalicja na wybory do Europarlamentu, ale to znacznie, znacznie więcej. To jest nowa jakość na polskiej scenie politycznej. To jest pokazanie, że można być bezkompromisowym, że można być pryncypialnym, że nie trzeba hołdować politycznej poprawności, że nie trzeba czapkować starszym i mądrzejszym gdzieś zza oceanu czy gdzieś na Bliskim Wschodzie. To pokazuje, że można budować nową doktrynę dla Rzeczypospolitej, absolutnie niezależną, absolutnie oddolną. Nasza koalicja nie jest koalicją, która, można powiedzieć, wyczerpuje formułę, bo jesteśmy otwarci na nowe podmioty, na nowe formacje polityczne, ruchy społeczne, na nowe osoby. Natomiast trzon tej koalicji stworzony przez Watahę Głosu Obywatelskiego, przez Bezpieczną Polskę i przez Partię Front Krzysztofa Tołwińskiego pokazuje jasno, że jakich pryncypiów będziemy się trzymać. Tym, co skłoniło nas do tego, aby właśnie zawiązać tę koalicję, jest właściwie ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek przed tym, co się tak naprawdę szykuje. Mam na myśli przede wszystkim federalizującą się Unię Europejską, wprowadzany Zielony Ład, przygotowywany system rozliczeń bezgotówkowych, który ma całkowicie zastąpić rozliczenia gotówkowe w Unii Europejskiej. Międzynarodowy traktat pandemiczny, który przygotowuje WHO, to wszystko jest zamach na polską suwerenność, to wszystko jest zamach na wolność obywateli, a to, co robiły rządy ostatnich lat, tylko i wyłącznie do tego przybliża. I jeżeli dzisiaj nie powiemy twardo stop WHO, stop federalizacji Unii Europejskiej, tak dla gotówki, tak dla złotówki, nie dla przymusowych szczepień, stop segregacji sanitarnej, no to będzie, to się bardzo szybko obudzimy z potężnymi problemami, a krótko mówiąc obudzimy się w klatce, w nowym cyfrowym obozie koncentracyjnym, ponieważ widzimy już zapędy tych, powiedziałbym, zielonych kmerów w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, którzy chcą wprowadzać 15-minutowe miasta, likwidować możliwość produkcji samochodów z silnikami spalinowymi, ograniczać możliwość mobilności ludzi i tak dalej, i tak dalej. Do tego należy dołączyć całą politykę multikulturalizmu, politykę multikulti, przemieszania ras, przemieszania cywilizacji, która prowadzi do takich scen, które znamy z przedmieści Paryża, czy z ulic Berlina, czy państw skandynawskich. Absolutnie można powiedzieć taka przepaść cywilizacyjna, czy otchłań cywilizacyjna, w którą próbuje się nas wepchnąć. No a domiar złego, tutaj mamy do czynienia z bardzo zaawansowanymi planami wepchnięcia Polski do wojny. To jest drugi istotny czynnik. Powiedziałem o tych czynnikach, które wpływają, tych procesach, które wpływają na ograniczania wolności obywateli i na desuwerenizację państw, czyli to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to, co się dzieje na forum ONZ i WHO, no ale trzeba też jasno powiedzieć o tym, że groźba wepchnięcia Polski do wojny jest coraz większa. Ta narracja prowojenna jest właściwie w sposób odkryty prezentowana obywatelom i my tutaj bardzo głośno mówimy, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę, nie pozwolimy, aby nasze dzieci, nasi bliscy stali się mięsem armatnim. I to jest bardzo drugi ten filar, który nas bardzo mocno łączy, ten filar antywojenny, łącznie z tym filarem bardzo mocnym suwerennościowym. No i wreszcie to, o czym warto powiedzieć, o czym w mediach głównego nurtu próżno szukać, czyli fundament suwerenności kulturowej. Widzimy, jak bardzo ingeruje się poprzez różnego rodzaju filozofie związane z marksizmem kulturowym, z nurtami postmodernistycznymi, już nie tylko w podważanie tego fundamentu, jakim jest prawda w cywilizacji europejskiej, ale także tego fundamentu, jakim jest rodzina. Coraz częściej słyszymy, na przykład przykład włoski, że próbuje się forsować taki zakaz mówienia o matce i ojcu, o mamie i tacie. Używa się takich dziwolągów językowych jak rodzic A i rodzic B.
Widzimy te dziwolągi językowe nawet na polskich uniwersytetach państwowych, kiedy mówi się o tym, że istnieje kilkadziesiąt czy nawet sto kilkadziesiąt płci. No absurd, absurd. Kwestionowanie płci biologicznej jest to zaprzeczenie zdrowemu rozsądkowi, zaprzeczenie prawdzie, zaprzeczenie fundamentom cywilizacji europejskiej. Dlatego my tutaj stoimy bardzo twardo na tym fundamencie cywilizacji europejskiej, jakim jest etyka chrześcijańska, rzymskie prawo i grecka filozofia, i o tym mówimy w sposób absolutnie otwarty.